Grasz żonę Patryka Wegi, panią Katarzynę. No właśnie, jak czułaś się w tej roli? Bardzo dobrze. Ja myślę, że nie jesteśmy tylko podobne wizualnie, ale też mamy wspólne cechy charakteru. Więc czułam jakby, to było zupełnie naturalne, że ja dostałam tą rolę. Bo widywałyście się, domyślam się, przed nagrywaniem. Jak wyglądały przygotowania do tej roli? Tak, już na pierwszym spotkaniu Patryk tylko mi zaproponował rolę swojej żony, to od razu dał numer telefonu, mówi: tutaj masz, rozmawiaj z Kasią, kiedy umówcie się, kiedy tylko będziesz chciała. I zamiast jednogodzinnej rozmowy miałyśmy taką wielogodzinną, długą, bardzo dobrze nam się rozmawiało. Ja miałam wrażenie, że już znam ją od lat. Także to było na plus, że cieszyłam się, że jest w jakimś stopniu podobna, ale było parę rzeczy po przeczytaniu scenariusza, nad którymi musiałam się zastanowić i ją zrozumieć. I w tym Patryk bardzo mi pomógł na planie, więc jak miałam jakiś dylemat, to zawsze Patryk był tam dla mnie. Film o nim, więc wiadomo, zależało mu bardzo, żeby Kasia wyszła autentycznie. A jaką osobą jest właśnie żona Patryka Wegi i co byś o niej powiedziała? Ciepła, dobra, błyskotliwa. Myślę, że wspaniała kumpela w życiu prywatnym. Prawdziwa bizneswoman. I taki dobry duch na ramieniu Patryka. Bardzo wspierająca.